Dobry wieczór. Słuchaj, Tedy, jest 24. Z moimi sąsiadami ja mam dosyć ciężkie życie. Ale muszą zrozumieć, że mam zajebistych widzów, którzy zostawili wczoraj łapkę w górę. I dzięki właśnie wam dzisiaj oglądamy najgorszy serial w waszym życiu. Who thinks that niceness is not a symptom? Jeżeli uważam, że szpital jest słaby, to sobie wyobraźcie teraz szpital dziecięcy. Niech pan ratuje szybko! Korzystając z chwili jeszcze okazji, zapraszam was do pierwszego linku w opisie. Jest to moja nowa grupa na Facebooka, która nazywa się Ciuraki. Możecie sobie ją także wyszukać na Facebooku. Zapraszam was tam bardzo, bardzo serdecznie. Nie odpowiadam za żadne zaburzenia psychiczne po tym odcinku, okej? Oj, te dodane dźwięki lasu w tle. O, jakie fajne ptaszki! Co znowu? Gdzie jesteś? Po co? Bo chyba się umawialiśmy, prawda? Mieliśmy jechać do zoo. Wow, normalnie szaleństwo. Ojo, chciałbym, żebyśmy się zrozumieli. Ja się nie czepiam, ale gdybym tego nie robił, to ten odcinek byłby nudny. Więc co to jest, kurwa, za odpowiedź? Wow, normalnie szaleństwo. Wiesz, że Kasia lubi zwierzęta. No i co z tego? To jedź z nią. Ale to jest nasz wspólny weekend. I co, dlatego mam udawać, że się cieszę? Spoko, tylko wiesz co? Wali mnie to. Oj! Natychmiast wracaj do domu, słyszysz? Nie. Gdzieś tu miałem kolorowanki antystresowe. A masz może pożyczyć kredki? Mam tylko dużo drukarki, które zaraz kurwa zjem. No oczywiście, przybiega przypadkowy przechodzień, zupełnie naturalnie. Hej, słyszysz mnie? Robię cię w chuja. Kolejny raz mam przebłyski ze II wojny światowej. Słyszysz mnie? Halo, pogotowie? Dziewczyna straciła przytomność. Inhuman reactions! Okej. Aktor. Osoba odgrywająca za pomocą szczególnego zachowania, technik cielesnych od zwykłego człowieka, czyli chyba mówią o nas, my jesteśmy tymi zwykłymi ludźmi, odróżnia go ze strony samego aktora świadomość gry ze strony widzów. Szczególny sposób traktowania osoby jako aktora. No, tych aktorów na pewno traktowano szczególnie w dzieciństwie. Halo. Co wy tu robicie? Pomyliście casting z Nie mam talent? Gregory, gdyby to zobaczył, to by się zabił, nie? Ja się cały czas kręcę. Cały, kurwa, czas! Ale ja tylko raz ruszyłem nogą i się cały czas kręcę. No, nogi mam tu! Na oddział pediatrii szpitala dziecięcego zostaje przyjęty nowy lekarz, dr Paweł Wiśnicki. Mam to w dupie. Jest Kanadyjczykiem polskiego pochodzenia. To też mam w dupie. Dziś jest jego pierwszy dzień pracy. Nie patrz się na mnie, mam problemy. Pan doktor ma świetne referencje i międzynarodowe doświadczenie, a my lubimy uczyć się od innych. Coś się stało? Potrzebujecie czegoś od nas na chirurgii? Ja tylko przyszłam po gaziki. Proszę liczyć w komentarzach, ile razy powiem co? Co? Pożyczyć. No nie dojebana, nie? Będę płakał, nie? O, pani doktor, chciałam przedstawić nowego kolegę, doktor Paweł Wiśnicki. Liczę na to, że pani zapozna pana doktora z zasadami panującymi na naszym oddziale. Jestem przekonana, że zostawiam pana w dobrych rękach. Co ja tu robię? W Kanadzie to ja myłem podłogi. Jedzie do szpitala. W drodze odbiera telefon od byłej żony. Ciekawej, czy córki dobrze się bawią z tatą na wycieczce w zoo. Widać, że przejęty. Zejdzie do McDrive'a po drodze. Jeszcze raz. Walcz, dziewczyno, nie poddawaj się. Jak się jutro was pyta mama, jak tam wasze emocje przy obiedzie, to możecie sobie przypomnieć właśnie ten moment. Dobra, uwaga. Jest zatokowy. Ojo, ja już się martwiłem, że wasz jedyny pacjent mógłby umrzeć. Ciekawe, o czym wtedy byłby odcinek. Pewnie tak by się dużo nie zmieniło. Halo? Masz na imię Iza, tak? Halo? Iza? Iza? Jestem doktor Paweł Wiślicki i będę twoim lekarzem. Jaka to jest tandeta? Pewnie reżyser sobie oglądał dwa odcinki doktora Hausa i powiedział: ja też tak chcę w moim Polsacie! Jestem doktor Paweł Wiślicki i będę twoim lekarzem.
twoje serce przestało bić. To tak jakby wasza mama was obudziła i 15 sekund później zaczęła wam mówić: zrób to, zrób to, zrób to, zrób. Laska kurwa nie żyła, a ty się do niej sapiesz. Iza, jak się teraz czujesz? Dobrze. Aha, okej, spytam się jeszcze na 20 sekund. Iza, jak się teraz czujesz? Ej, jak się czujesz? Czy nie mogę już wrócić do domu? Rodzice będą mieli pretensje. Ej, no jasne, powiedz, że się dobrze czujesz i już wypisanko. Możesz jechać. Twoja mama czeka na ciebie na Dedus 2. Dobra, proszę zabrać pacjentkę do sali. Morfologia, elektrolity, cukier, mocznik, kreatyniny. I praca klasowa z geografii. Test ciążowy, EKG i USG brzucha. Oby się nie okazało, że dziewczyna jest poważnie chora. O, no faktycznie, ponieważ wtedy się okaże, że jedyne co umiesz, to faktycznie mycie podłóg. Przede wszystkim lekarze chcą wykluczyć wrodzoną wadę serca, która mogłaby wymagać interwencji chirurgicznej. Już po wszystkim. Przytrzymaj. Wam na ryj padło? Na ch... pokazujecie popieranie krwi, no! Czy wy wiecie, jak duży procent osób, które właściwie teraz oglądają, się tego boją? O, widzicie? Troszę się o was. Może już teraz jest ten dobry moment, aby powiedzieć, ten odcinek jest zajebisty, zostawię łapkę w górę, bo uwielbiam Naruczaka! To jest mój ulubiony youtuber! Jak fajnie, że się wszyscy lubimy! Moje koszulki w sklepie są też bardzo super! Co się stało? Nie wiem, drapałem się po jajkach. A pani nie może mi nic powiedzieć? Jesteśmy w trakcie badania i nie mogę udzielać informacji medycznej. Ziomek, ja tu tylko wycieram kurz. Niech się pan nie martwi, na pewno wszystko będzie dobrze. No ma tak za jakiś tydzień życia jeszcze. Mama Izy nie zauważa, że jej druga córka Kasia wciąż jest uwięziona w zabójczym upale. Czekaj. Dziecko jest w samochodzie. Mówili w telewizji, że trzeba reagować w taki upał. Skąd wiesz, że starzy nie zostawili włączonej klimy? Tam dziecko od małego chodziło do sauny. Ono lubi. No ty głupi jesteś, silnik jest wyłączony. Kurde, zobacz jaka jest czerwona. Może wybijemy szybę, co? Tak, i później za to bękniemy. Sorry, ale wolę nie zadzierać sprawy. Jeszcze przy okazji buli za szybę. Kurwa, takiego kolegę se znalazłaś! O takiego! Weź. Chodź. Dobra. No i chuj. I po dziecku. Wiecie co? Mam lepszy pomysł. Wiem, że troszkę za późno, żeby zmieniać format całego tego odcinka, ponieważ już się na pewno bardzo zbliżyliście do naszych głównych bohaterów, ale wyjebane na tą historię, ja chcę pooglądać początki wszystkich tych odcinków i się z nich pośmiać. Chyba mam sraczkę. Przepraszam bardzo. Centrum Ratunkowe 112, w czym mogę pomóc? Zastanawiam się właśnie, czy nie podjąłem najgorszej decyzji w moim życiu. Czy może pan podejść i sprawdzić dokładnie stan ofiary? Nie, boję się, że samochód wybuchnie. No jasne, jasne kurwa, wystrzeli w powietrze. What the fuck? Ja nie wiem. Niech się pan ratuje szybko! Jezu, spadaj chłopaku. Co? Co? Czekaj, ile razy już mówiłem? Co? To jest to, właśnie to oglądamy. O Boże, idą po mnie! Boję się! Gdzie? To jest właśnie ten poziom, na którym jesteśmy. Idą po mnie! Ktoś ci grozi? Ktoś ci grozi? Przestań! Zostawcie mnie! Ubierz się! Zostawcie mnie! Ubieraj się! Ja nie chcę! Przestań! Ja nie chcę! Przestań! No to teraz możesz go podotykać po pisiorku. O Boże, to wejście smoga. Niech się pan ratuje szybko! Jezu! Spadaj chłopaku! Mamo! No tylko pytam, no. Rozmawiałaś chyba z Brunem, jakbym nie był, to by ci powiedział. Dobrze, już dobrze. Czy ty zawsze musisz robić mi siarę? Mam już 14 lat. Wow, 14 lat, to możesz już... No jeszcze nic nie możesz. Ale masz już 14 level! I jaka siara, gnoju! Do domu wracaj, kurwa! Ja sam! Ale syneczku, no co ty? Pierdalaj z mojej ziemi! Dobra, zapraszam was bardzo serdecznie za tydzień w niedzielę na kolejny odcinek z serii Ciumka i Loczki oraz na mój drugi kanał, gdzie rzucam filmy we wtorki, czwartki oraz soboty. A taki mam przynajmniej zamiar. Więc jeżeli chcecie widzieć mnie częściej, bo mam fajną grzewkę, to zapraszam was do linku w opisie, ponieważ mam tam wszystko. Przyjściu do wszystko! Więc jak na razie, trzymajcie się! Oh, I could feel the beating of your heartache drum.